Zostań strażakiem na maniaczku. A kto rzyma, kto rzyma? Co się dzieje? Kogo witam, kogo goszczę? Oczywiście na maniaczku, Centrum Ratownictwa, najlepsze pozoracje ever. Uciąłem paluchy, patrzcie, uciąłem paluchy. Zaraz wjedzie grupa, będziemy ćwiczyć. Ile? Trzy. Ja sobie tutaj siedzę elegancko na tronie, introno jestem. Na maniaczku production, lecimy na dwie kamerki, relacjonujemy kurs. Ogniana kamera numer 1, a ja kamera numer 2. Kolega potrzebuje pomocy. Zaraz przyjdzie pomoc, ja tu nie mogę ci pomóc. Niestety, ja tylko nagrywam. Zaraz będzie. Czekaj, ziomu, czekaj. Zaraz będzie dobrze. Spokojnie. Zaraz mamusia przyjdzie, naprawdę. Mama cię kocha. Mama cię będzie kochać bez tych palców, naprawdę. Będziecie kochać bez tych palców też. Będziecie kochać. Pomocy! 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 Ale jest bezpiecznie, można wejść. Co się panu stało? Gdzie są? Dobra, mam. Proszę się uspokoić, jesteśmy ratownikami, jesteśmy tutaj, żeby panu pomóc. Czy może pan już oprzeć się plecami o ścianę? Lecimy, najlepsze pozoracje ever. Piąty dzień kursu, drugi weekend. Jutro egzamin, a teraz ćwiczymy amputację urazową palcy. Proszę wyprostować rękę. Proszę pokazać. Nie wiem. Proszę się oprzeć. Wszystko działa. Dobra, gada. Boj. Czy pamięta pan, co się stało? Nie wiem. Ja teraz na podwyższeniu jestem na statywie. Zobaczcie, jak elegancki. Elegancki statyw. Dawaj drugi bandaż, wjeżdża! Powiedzmy, że wjeżdża. Palce zostały zabezpieczone, wszystko idzie dobrze. Zaraz pojedziemy do szpitala. Proszę wszystko będzie dobrze. Ile było odciętych palców? Trzy. Dobra, na to wszystkie trzy. Pokaż palce. A na porządku będzie dobrze. Czy może pan wstać? Nie chcę. Spokojnie. Spojrzyj na mnie. Patrzcie pan na mnie, tak? Dajcie spinkę. Nie chcę. Proszę. Pomogę panu wstać, tak? Nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Nie chcę, nie chcę. Nie chcę. Spinkę trzeba zabezpieczyć. Nie. Weź rozerwaj to lizwio. O, 5 minut akcji, działania już zmierzają do końca. Opatrunek został założony, zaraz zobaczymy, co powie nam instruktor.
staniemy? Bo ja to instruktor. Nie, tak. Jest pogotowie na miejscu? Wyjdź pogotowie. Przychodzi instruktor? Przychodzi instruktor. Kończymy? Dobra, okej, kończymy. Dobra. Omówienie teraz? Tak jest. Szybkie omówienie, bo nam generalnie są jakieś opóźnienia małe, nie? Słuchajcie, odwiniemy powoli, pokażemy co i jak. Przede wszystkim, jeśli opatrujecie mi palce, tak? To każdy oddzielnie, żeby był, tak? Ważne to jest. Już wam mówię, bo by tutaj... Ale zobaczyli ci dobrze. Zaopatrzyli dobrze, tak? Ale widzicie, o, zobacz. Jeśli to będzie przekrwawiać, to pomiędzy tym wszystkim będzie i tak leciało, tak? Rozwiń, zobacz. O. Komfort termiczny, mi zimno na tych kafelkach. Zobacz, były trzy oddzielnie. Daj gazę. Mamy gazę. Jest fajna, dokładnie, tak. Można zrobić tak, zobacz. Ciach, nie? I od góry. Czy tu będzie masywny krwotok w pewnym momencie? Jak mi coś puści? Jak najbardziej. Ręka do góry, tak? Tu mamy kukiełkę. Opaska jest z ostatecznością dopiero, tak? Tu nie ma wielkiego krwotoku w tym momencie, ale od góry zakładasz i tutaj jeszcze, o widzisz, tu odstaje, tak? Tu dajesz opatrunek, drugą gazę od góry i zabezpieczone. Komfort psychiczny był, rozmawialiście, alergie, jakieś sample możecie wykonać, nie zawsze ja to odpowiem. Ale może jednak kiwnę głową, że faktycznie coś się tam mi dzieje, mają jakieś na coś alergię, nie? Okej, okay. Nie? Dobra. Pogotowie było? Było rozwane. Dobra. Palce jak były zabezpieczone? Transplanty zabezpieczone. Super, fajnie. Ja wam dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby to było oddzielnie. Było fajnie. Gazy wrzućcie do środka, bo się jeszcze przyda. No do zobaczenia. Dzięki. Drugo życzymy. Ale dziękuję. Czy się jeszcze coś do czego? Nie zalewam od razu wodą, tak? Rzucilibyśmy się do jednego jeszcze zapłynka. O, Wineczka. Jak ocechasz? Tak. I było dobrze, spokój najważniejszy, nie? Jak masz na imię, panie? Artur. Jesteś pozorantem, ale zarazem? Zarazem jestem też i ratownikiem, instruktorem tutaj, na tym kursie w Warszawie. Gdzie służysz? Gdzie ratujesz? Jestem w Gdyni, pracuję aktualnie w LuxMedzie, poza systemem, także na spokojnie. Okay. Kiedy przyjechałeś z Gdyni? Wczoraj? Wczoraj wieczorem przyjechaliśmy, omówiliśmy sobie wszystko, co mamy dzisiaj robić i działamy. Fajnie aktorzysz i fajnie tłumaczysz. Dzięki znaczy, bardzo. Lecę dalej. Powodzenia. Dzięki. Ciao. Larson jest na targach, chodź. Maniaczku.